Wojciech Kowalczyk zadzwonił z samego rana, zadzwonił o 8.05, że rozchorował się i że ma gorączkę. Ja mam swoją teorię na temat gorączki Wojciecha Kowalczyka, to znaczy wydaje mi się, że on w nocy czytał książkę Jerzego Brzęczka i mózg nie wytrzymał, eksplozja po prostu. Przeciążenie systemu. Przeciążenie i musi to on dobrze odespać, musi się zregenerować, bo to nie jest łatwa lektura. Powiem szczerze, Małgorzata Domagalik zrobiła wielką krzywdę selekcjonerowi. Nikt nie wyrządził mu takiej krzywdy jak Małgorzata Domagalik. Cios przyszedł z najmniej spodziewanej strony. Jeśli którykolwiek z piłkarzy reprezentacji Polski będzie miał ochotę tą książkę przeczytać, niech tego nie robi, bo już nigdy nie będzie potrafił spojrzeć na selekcjonera poważnie. Ja mam wrażenie, że to jest tak specjalnie wszystko, takie zabiegi PR-owe, żeby było głośno o tej książce i żeby tak dużo, dużo ludzi ją kupiło, bo no inaczej sobie nie potrafię tego wytłumaczyć. Efekt osiągnięty idealnie, bo obawiam się, że nie. Ona funkcjonuje już w anegdotach naprawdę błyskawicznie w zasadzie, gdzieś tam te plotki zaczęły krążyć, jakie tam są przywoływane porównania jak i historie. Mówi młodzież, to jest kopalnia beki. Kopalnia beki. Taki jeden wielki Grinch, tak? Tak. Się tak nazywa. Z tej książki możemy się dowiedzieć na przykład, że ludzie w Izraelu do dzisiaj chodzą w koszulkach Jerzego Brzęczka. Powiem szczerze, no, znaczy, z jednej strony nigdy nie byłem w Izraelu, więc głupio mi to tak od razu powiedzieć, że tak nie jest. Ale no nie dowierzam. Jakoś tak mam. Jestem niewiernym Tomaszem. Dopóki nie zobaczę kogoś w koszulce Jerzego Brzęczka w Izraelu, to nie uwierzę. To tam w ichniejszym alfabecie być może nazwisko jest i nawet nie będziesz w stanie przeczytać. Może to jest sposób na sukces tej książki, może warto byłoby ją wydać po prostu. Nie, no po powiedzmy sobie szczerze, ta książka nie odniesie żadnego sukcesu w żadnym kraju świata. No ale ty masz nieprzespaną noc, no czytałeś ją całą noc. Tak, to prawda, znaczy całą noc. Powiem szczerze, ja sobie muszę to podzielić na części. Przeczytałem 70 stron. Moim zdaniem, gdybyś podał mi liczbę od 1 do 70, ja bym otworzył na dowolnej stronie, podanej przez ciebie stronie tą książkę, to na 100% byłby ten fragment o tym, że Jerzy Brzęczek jest prześladowany przez otoczenie i niesprawiedliwie traktowany. Pierwsze 70 stron jest wyłącznie o tym i boję się, że kolejne 300 jest również o tym. Chociaż Mateusz już mi zdradził, że jest tam rozdział o Jerzym Brzęczku w oczach kobiet. Jerzy Brzęczek w oczach kobiet. Ja jeszcze nie czytałem, muszę szczerze powiedzieć, tylko przeglądałem sobie jeden egzemplarz, ale no zaciekawiło mnie to, o czym ty napisałeś, że jednak PZPN wolał, żeby ta książka nie powstawała. Tak? I mam wrażenie, że chyba w piłkarskiej centrali nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jak złe to będzie. Tak? Jak dużo PR-owej roboty, który związek stara się wykonywać, razem z tą książką pójdzie do kosza i pewnie gdyby sobie tę sprawę zdawano z tego, no to jednak bardziej podziałano by w tym kierunku, żeby ta książka nigdy nie powstawała, bo no, jest to też książka pisana z udziałem selekcjonera, tak? To nie jest tak, że oczywiście. Niezależny specjalna autor. Sesja okładkowa, tak. W środku prywatne zdjęcia, masa wywiady, rozmów tak. z rodziną z najbliższymi. No i z Jerzym Brzęczkiem samym, tak? Z Jerzym Brzęczkiem to nie jest tak, że niezależna autorka usiadła sobie i uznała, że stworzy portret selekcjonera, tylko selekcjoner brał w tym udział. W związku z tym PZPN pewnie miał jakieś mechanizmy, żeby to zablokować, albo przynajmniej odwlec trochę w czasie, tak? Właśnie bo ten timing może być bardzo niefortunny, bo to zdaje się ma się ukazać oficjalnie tuż przed zgrupowaniem kadry i znając piłkarzy, no, zakładam, że będzie to wesołe zgrupowanie. Znaczy też ta książka mi się wydaje, że stawia w takim średnim świetle całą polską piłkę, no bo jeżeli my mamy uważać za niesamowitego bohatera, człowieka, który wywalczył awans na Mistrzostwa Europy w grupie, w której no, z takimi piłkarzami jak mamy Lewandowski, Zieliński, Milik, no to miał po prostu obowiązek to zrobić, no to gdzie my jesteśmy, tak? Ale to też mówimy o tym, że te pierwsze 70 stron, no to jest hagiografia Jerzego Brzęczka, ale nie tylko, bo tutaj wczoraj z jednej strony ucieszyliśmy się z redaktorem Rokuszewskim, że jest niewydrukowana tabela, wyszło, że fajnie, jesteśmy docenieni, a z drugiej strony no to źle została przeklejona ta niewydrukowana tabela, bo miała ona potwierdzać to, że... To jest egzemplarz recenzencki, na początku jest taka adnotacja, że mogą być jakieś zmiany korekcyjne, więc może tą tabelę podmienią na właściwą, no ale szczerze mówiąc, no to tak, to też jest ciekawe, że żeby ratować sportowy wizerunek Jerzego Brzęczka przed tymi, którzy twierdzą, że on nic nie osiągnął, wklejono tak zwaną niewydrukowaną tabelę z portalu, gdzie ta niewydrukowana tabela, no... Trzeba zmienić nazwę, bo już wydrukowana. No już wydrukowana. No ona nie jest chyba przez nikogo tak śmiertelnie poważnie traktowana, żeby się nie posiłkować. Nie, no ja wiem, że trenerzy często
sprawdzają, tak, jak gdyby, gdy są zarzuty do ich pracy, no to często lubią się odwoływać, szczególnie pokazują, jeśli tych punktów trochę jest mniej niż rzeczywiście być powinno. I prawdą jest, że Piotr Lasek skrzywdził wtedy Wisłę Płock w końcówce tego sezonu, no ale snucie jak gdyby wielkich wizji, że Wisła już wkraczała pewnym krokiem do Europy pod wodzą Jerzego Brzęczko, no było dość odważne. Powiedziałbym, że może Piotr Lasek uratował Jerzego Brzęczka przed kompromitacją w Europie, z którą mogłoby być trudniej. Tak? Ale panowie, czy któryś z was rozmawiał dłużej z Jerzym Brzęczkiem? Ja miałem okazję przeprowadzić... Nawet kiedyś tu gościem w naszym programie. Ja miałem okazję, jak był trenerem Wisły Płock, przeprowadzić z nim dwie, trzy takie półtora godzinne rozmowy i w ich trakcie naprawdę wydał mi się merytorycznym, sympatycznym facetem. Nie byłem ani razu, jakoś nie łapałem się później za głowę, spisując tą rozmowę, że powiedział jakąś głupotę, że coś niezrozumiałego i tak dalej. Ktoś Jerzemu Brzęczkowi według mnie robi krzywdę, doradza mu według mnie w zły sposób, kieruje tym jego wizerunkiem medialnym. Kto, nie musisz mówić ktoś. No tak, no, pani Domagalik. Dziwi mnie też, że od pewnego momentu nie ma wywiadów właśnie z selekcjonerem. Myślę, że po tej książce on powinien z kimś porozmawiać, z kimś z branży dziennikarzy sportowych, żeby wytłumaczyć się z niektórych sytuacji, wytłumaczyć się być może z tej książki, z niektórych decyzji, jeżeli chodzi o powołania do reprezentacji i tak dalej. Ja nie do końca wiem, czy on musi się tłumaczyć, ponieważ ta książka, na tyle ile ją przeczytałem, jeszcze raz mówię, 70 stron dopiero, to jest zapis kobiecej obsesji na punkcie Jerzego Brzęczka. To nie jest książka o Jerzym Brzęczku, to jest książka o kobiecej obsesji. Ta obsesja jest niezdrowa moim zdaniem. I Jerzy Brzęczek tam powinien wyczuć jakieś zagrożenie. Nie wiem, czy on się musi tłumaczyć od razu. Znaczy, no musi, no bo pewnie dał akcept dla tej książki. Natomiast to jest książka o Małgorzacie Domagalik, nie o Jerzym Brzęczku. No właśnie, dając przyzwolenie na opublikowanie czegoś takiego, trener na pewno się będzie narażał na dziesiątki, setki pytań tego dotyczących już przez najbliższe miesiące, lata tak naprawdę. To już na zawsze jakby z nim pozostanie i wydaje mi się, że dla każdego trenera najlepszym adwokatem w pewnym sensie jest po prostu postawa jego zespołu i zakładam, że najlepszym sposobem na trochę wyprostowanie tego wizerunku były po prostu dobre mecze kadry i ta krytyka ostatnich miesięcy być może zostałaby zapomniana. Na pewno nie sprawi tego książka, która jest, tak jak wspominacie, no, tak przesłodzona, że niewiarygodna. Na koniec tylko jedno zdanie o tej książce. PZPN jakiś czas temu chwalił się tarczą antykryzysową dla polskich klubów, która wynosiła tam, nie pamiętam, 60 milionów, 90, już nie przypomnę sobie w tym momencie. PZPN potrzebuje tarczy antykryzysowej dla Jerzego Brzęczka. Potrzebuje wydać, nie wiem ile to będzie kosztowało, 2-3 miliony złotych na wykupienie całego nakładu tej książki i po prostu zniszczenie go. To jest jedyna możliwa... No niestety wydawnictwo się zerwało i już wysłało to ludziom. I namówienie przy tym pani Domagalik i wydawnictwa, by nie robili do druku. Jak już PZPN całość wykupi, niech nikt tego nie drukuje ponownie. Ale ja mówię poważnie. Ale zdając twoją złośliwość, to skserujesz i wyślesz wszystkim. Krzysiek, ty masz tą przewagę, że już czytałeś chociaż 70 stron. No ale powiedz, czy to każdy dziennikarz sportowy, na przykład każda osoba z branży powinna to przeczytać? Każda. Tą książkę trzeba zniszczyć, ale zanim się ją zniszczy, trzeba ją przeczytać. Nie no, dobrze, zakończmy temat książki Jerzego Brzęczka, bo to będzie być może temat na najbliższe tygodnie, gdy ludzie będą mieli okazję się zapoznać z treścią. Myślę, że będą porażeni.